Stoję teraz na peronie trzecim. Cześć i witam w kolejnym odcinku z przebudowy dworca PKP w Białymstoku. Zapraszam na materiał. Widzimy tutaj nowe słupy trakcyjne. Tutaj mam widok na ukończony budynek sterowania ruchem kolejowym. Tak on się prezentuje. Na tyłach widzimy żwir, ziemię z wykopów, płyty. I podkłady. Ktoś tu chyba kimał. Ciekawe. Płyty peronowe. Mamy postęp. Rzecz jasna na plus. Widok na zdaszenie od strony zachodniej. I tyle zostało ze słynnej kładki. Jeszcze raz widok na zadaszenie i powiem szczerze, że wygląda to bardzo ciekawie. A jeszcze będzie to wyglądało, jak będą tu pociągi i tory i sieć trakcyjna. EP07338 z Intercity Hańcza. Automat Polegio, czyli ułatwienie dla podróżnych. I rusza Hańcza. Teraz widok skiwającej się kładki na zadaszenie. Postęp prac na przyszłym peronie czwartym. Widok na przyszłe centrum przesiadkowe, prawie gotowe wiaty, kwiatki i drzewka. Widok na przejście podziemne, postęp prac. Stoję teraz na peronie trzecim i po torze trzecim będą się odbywać manewry.
Rusza składy do kuźnicy.